Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z, uwaga, uwaga, poradnika zakupowego, tak jest. Ja dopiero co nagrałem próby czasowe, szczerze powiedziawszy, ale myślę sobie, mam flow, lecimy, drugi odcinek, poradnik zakupowy, tako od buta, dlatego że w tym tygodniu, no, nie mam zbyt wiele tych rzeczy, dlatego odcinek jest krótki. Więc, zaczynamy, łapka w górę, mile widziana, a teraz let's go. Nieruchomości. No to tyle, jak coś. Nie ma żadnych przecen na nieruchomości. Więc lecimy sobie teraz do na przykład Worstocka. I tutaj wam pokażę takie rzeczy jak na przykład pojazd, który zwie się Blazer Aqua. Jeżeli jest premia na misję VIP-a, to jest całkiem fajna misja z VIP-a z nim związana, że po prostu macie taką misję, gdzie macie zebrać 30 paczek i dostaniecie za nią 40k na premię raz 2, 80k, wtedy się opłaca tą misję odpalać, nie? Ale kiedy nie ma tej misji, no to ten pojazd jest kompletnie zbędny, nie? Jakby co, te misje odpalać się tutaj. Prezes, zadanie VIP-a, magazynowanie. Proszę bardzo, nie? Więc kiedy jest ta premia, no to jest fajny pojazd. Bez tej premii pojazd się kompletnie nie opłaca. Więc lecimy sobie dalej. Jest pojazd, który zwie się Ruiner 2000. I to jest akurat pojazd fajny. Jest duża przecena, więc jak najbardziej polecam sobie kupić, ale żeby mieć tą cenę jeszcze mniejszą, to musicie sobie porobić kilka misji z import-export, a następnie w waszym komputerku macie taką kategorię specjalną, misje specjalne, czegoś tak. Robicie misję na Rainera i wtedy macie jeszcze tego Rainera w tańszej cenie, nie? Ja już mam tą najtańszą cenę, dzięki temu 2 800 000 na tej zniżce od Rockstara mam. Więc Ruinera polecam i wam teraz może go zaprezentuję, to jest dobra opcja. Są dwa sposoby na wyzwanie tego pojazdu. Pierwszy sposób jest taki, że wchodzicie sobie w pojazd, a następnie wysiadacie ze swojego pojazdu osobistego i tutaj macie zamów pojazd specjalny, nie? Więc sobie tutaj szukacie pojazdu, który zwie się Ruiner 2000, ale nie mogę go wezwać, dlatego że tutaj jest Bati, więc wzywam sobie pojazd z mojego hangaru, a następnie teraz mój pojazd się odesłał. Czekam, aż gra mi go dostarczy. Proszę bardzo, dostarcz, please. Gro. Dobra, gra dostarczyła, więc teraz mogę sobie wezwać tutaj pojazd Ruiner, proszę bardzo, wezwij, pyk, czekamy. No i jest, proszę bardzo. Z nim też jest misja specjalna, ale ona daje mało hajsu, jakby co. Nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba coś koło 25 tysięcy bez premii, coś podobnego do łowcy głów. Tylko że misja z kasacją robi się o wiele dłużej, nie? Więc misja zwie się kasacja, nie? I też wymagała posiadanego właśnie Ruinera. Dobra, Ruiner ogólnie ma taką właściwość, że podskakuje, ma spadochron i to jest spoko, nie? Strasznie. Do tego ma rakiety. Standardowo jest ich tylko i wyłącznie 8. Zobaczcie, jak sobie strzelę rakietę, no to ona faktycznie wylatuje z tego miejsca. I można zobaczyć sobie teraz, że mam 6 rakiet. Teraz sobie strzelę kilka, pyk. I nawet nie muszę, wiecie, liczyć. Wystarczy, że zobaczę sobie naprzód. Widzę, że są 3 takie czerwone kropki, powiedzmy. To znaczy, że 3 rakiety jeszcze mam. 2 teraz. 1. Pyk. Nie mam już rakiet. Niestety, proszę bardzo, nie da się nic z tym zrobić. Dobra, ale jakby co, mam jeszcze karabinki. W ten sposób one się prezentują. Nie są zbyt potężne, ponieważ są umieszczone na dole tego pojazdu, co jest strasznie słabe, bo nie możemy trafić w odpowiednie miejsce. I bardzo często podczas jazdy strzelamy. Bo właśnie zobaczcie, widzicie to? Gdzie ja walę? Tymi karabinkami normalnie po drodze, nie? Bo są zbyt nisko, nie? Pojazd ten, Ruiner, jest trzymany w specjalnym garażu. Nie takim zwykłym, tylko garażu import-export. Jeżeli nie macie garażu import-export, to tego pojazdu sobie nie kupicie, jakby co. Więc zobaczcie, że ja sobie tutaj podjadę. Tutaj, proszę bardzo. I wjeżdżam. Proszę bardzo, jak mówiłem, w waszym garażu import-export jest taki specjalny specjalny garaż w piwnicy, w której są trzymane pojazdy takie jak Phantom Wedge, Boxvile, Blazer, Aqua, Ruiner i tak dalej, nie? To jest właśnie w piwnicy, ja może wam pokażę, że macie takie drzwi. No i są tutaj schody, lecimy sobie na górę.
No i tutaj wychodzimy i proszę bardzo, jesteśmy w garażu import-export. Więc okej, okay. Dużo osób nie wie w ogóle, że takie miejsce tutaj istnieje, więc to jest ciekawa sprawa. Ale dobra, wracając do Ruinera. Dużo osób jak myśli pojazd uzbrojony, to myśli sobie mobilne centrum operacyjne albo Avenger, albo coś innego. No nie, ponieważ kiedy wyszedł ten cały Ruiner, no to MCO, a także Avengera w grze nie było. Więc go się tuninguje w Los Santos Customs jakby co, nie? Więc ja podjadę, wam udowodnię. No i proszę bardzo, jesteśmy w Los Santos Customs. Normalnie sobie wjechałem, mogę go naprawić. Boże, jaka ta naprawa jest droga. Zawieszenie, lakierowanie z takich wizualnych. I chyba tyle na to wychodzi. No i jeszcze oczywiście tablica i szyby. Ale nic innego, no koła. No dobra, troszeczkę tego jest. Ale to są opcje tuningowe, takie standardowe, które są w każdym pojeździe, więc kiepsko, ale fajnie, że przynajmniej cokolwiek możemy tutaj zmienić, nie? Dobra, wracając jeszcze do misji kasacja. Ona jest bardzo fajna, ponieważ normalnie ten pojazd, zobaczcie, pada sobie na byle jedną, byle jaką, o tak lepiej powiedzieć, rakietę, nie? Albo nawet taki granatnik, pyk, raz. A, no to fajnie, po prostu walnę tak. Na strzała sobie pada. Ale, jak odpalimy sobie zadanie VIP-a, kasacja, to tutaj pojazd zyskuje specjalne właściwości. Między innymi nie da się go namierzyć w żaden sposób rakietami, więc opresory nie są wam straszne w żadnym wypadku. I do tego wytrzymuje około 20, czasami nawet 25 rakiet, takich zwykłych. Więc to jest masakra. Dobra, mamy naszego Ruinera. Przydamy sobie do środka i teraz wam pokażę sztuczkę magiczną. Zróbmy to. Stacja benzynowa. O, siemanko, co jest? Czemu się nic nie stało? Lol. Jeszcze raz? No właśnie, o to chodzi. To jest przepotężny pojazd. O, nic, czekajcie. No, odjedź. Dobra. A. Dobra, jest, proszę bardzo. Są podwójne wybuchy i dalej jestem cały, nie? Więc normalny gracz praktycznie nie ma szans, żeby nas zabić. Chyba że będzie sobie na ziemi, wyjmie sobie minigana, ty do niego jedziesz, tym Ruinerem, a on robi tak. No to wtedy po tobie, nie? Bo szyby, no nie są, wiecie, przeciwpancerne, tak to się zwie? Kuloodporne, o, tak właśnie o to mi chodzi. Ale wytrzymałeś się z kozacka, nie? Podczas tej misji. No jak mówiłem, też jest opcja, żeby tą misję zrobić, nie? Ale... come on. Wypłata za to jest minimalna. Trulimy! Dobra, więc mówię wam, kupujcie ten pojazd, ponieważ jest duża zniżka. Czas na kolejne zniżki, lecimy sobie do Legendary Motorsport i tutaj jest Western Rampart Rocket. O Boże, nie polecam. Nie skręca, mała prędkość maksymalna, nie ma żadnych plusów. Lecimy sobie dalej. Vapid Cliqui. I akurat ten pojazd jest strasznie fajny, taka ciekawostka, był kiedyś rozdawany za darmo. 2 lata temu przy premierze Areny Wojny właśnie był rozdawany w ramach świątecznego prezentu razem z taką oto kokardką. Więc ja takiego mam, to oznaczenie jest wyjątkowe. Rok temu. No nie rok, no w grudniu po prostu. Pojawił się ten pojazd na podium z kokardką, to była druga opcja, żeby zgarnąć go z takim oznaczeniem. Możliwe, że po prostu za jakiś czas znowu te oznaczenie powróci, ale na razie jest takie unikatowe, nie? Więc wjeżdżamy sobie tutaj i zobaczcie, jest to muscle car, jeden z lepszych akurat w grze, więc wam polecam. Ale zanim sobie pogadamy o tym, dlaczego jest taki dobry, to polecam wam wejść sobie tutaj właśnie w tuning, ulepszyć go na maksa i macie taką opcję jak spoiler. I spoiler wygląda w ten sposób. I mimo tego, że no spoilerem to nie jest, bo tylko dodaje jakieś klapki z tyłu, nie? No to polecam wam to zamontować, ponieważ zwiększa to przyczepność tego pojazdu po prostu, nie? Nie ma to sensu, ale tak jest. Więc wyjeżdżamy sobie. I teraz powiem wam tak. Czy Cliqui jest najszybszym muscle carem? Nie. Czy jest najlepiej prowadzącym się muscle carem? Nie. Ale czy jest dobry? Tak. Dlatego, że mimo że ani w jednej, ani w drugiej, powiedzmy, kategorii nie jest totalnym kozakiem, to po prostu w jednej i w drugiej jest gdzieś wysoko, nie? I
Dzięki temu po prostu jest dobrym wyborem. Więc jak najbardziej wam polecam. Na niektóre wyścigi spiszę się idealnie. Więc po prostu bierzcie, jest strasznie tanie akurat w tym tygodniu. Tak się prezentuje ze środka. Spoko, taki klasyk muscle car, nie? Więc jak najbardziej polecam. Lecimy sobie dalej. Legendary Motorsport. I tutaj jest taki pojazd, który zwie się Shotaro. Żeby odblokować sobie Shotaro, co wam oczywiście polecam i polecam sobie zakupić, musicie zagrać sobie tryb, który zwie się Linia Śmierci. Jest to tryb adwersarza. Znajduje się on, uwaga, uwaga, w tym miejscu. Proszę bardzo. Jeżeli chcecie go odblokować w sklepie, no to musicie to sobie po prostu zagrać, przynajmniej raz. Więc grajcie, jest ten tryb aktualnie potrójnie premiowany. Więc kiedy sobie zagracie, macie możliwość kupienia sobie stroi specjalnych, a także właśnie tego pojazdu, motocykla. 1 400 000, nie? Więc ja sobie go wezwę. Shotaro, jest. I proszę bardzo, wsiadamy. I się świeci. Tak jest, więc jest to bardzo fajna sprawa. Jest to motocykl, który jest strasznie szybki i do tego najlepiej się prowadzi ze wszystkich. Ma duży promień skrętu, dzięki czemu po prostu każdy zakręt pokonujemy z dużą łatwością. I ogólnie polecam wam, jeżeli będziecie już go sobie malować, to zrobić go pod kolor stroju. Stroje kupujecie sobie tutaj. I jest specjalna kategoria, linia śmierci. Takie oto kolorki są. Ja wolę żółty, więc sobie założę ten strój i zobaczcie, że pod mój właśnie pojazd to idealnie pasuje. Więc cyk. No i pyk. Idealnie. Ten sam strój ogólnie ma różne opcje. Wchodzicie sobie w zakładkę styl i tutaj macie coś takiego jak podświetlenie ubrania. Możemy sobie to włączyć, możemy odpalić tryb migania, teraz sobie miga. Trochę słabo to widać, może pójdę w inne miejsce. W tym miejscu jest git, proszę bardzo, myga. Możemy dać sobie puls. Spoko. Możemy wyłączyć i możemy sobie to włączyć. Proszę bardzo. Bardzo fajnie świeci. Potężne światło. No i jak mówiłem, jest po prostu strasznie fajny. Zobaczcie, jak to fajnie wchodzi w zakręty, nie? Nie muszę w ogóle, wiecie, zwalniać, kiedy wchodzę w zakręt. Po prostu na pełne yellow, nie? Oparcie, pyk. No, minimalnie zwolniłem, nie? Ale na przykład Hakuchu Drag, no nie byłoby opcji, żebym coś takiego zrobił. Zobaczcie, no wszystkie kolizje wymijam, nie? Pyk, o. Idealnie. Macie dużą kontrolę nad tym pojazdem. O, widzicie? Pyk. Robię co chcę. Więc jak najbardziej wam polecam ten pojazd. Czas na kolejne pojazdy. Let's go, Grotti X80 Proto. Let's go, milionowa zniżka. I niestety, kurde, trudno mi cokolwiek powiedzieć na temat tego pojazdu, ponieważ jest w miarę okej, ale totalnym kozakiem to on nie jest. Bo prędkość maksymalna jest w miarę okej na dużym poziomie, nie? Na wysokim raczej, ale jeżeli chodzi o jego prowadzenie, tutaj są o wiele lepsze pojazdy. Tak samo są o wiele lepsze pojazdy, które lepiej się prowadzą i przy okazji mają lepszą prędkość maksymalną tego pojazdu, więc jest ok, ale są pojazdy o wiele, wiele lepsze. Dobra, lecimy sobie dalej. South Sandra Super Autos. I tutaj jest taki pojazd, który zwie się D-Klasse Tulip. I tego pojazdu wam kompletnie nie polecam. Dno dna, nawet z wyglądu moim zdaniem. Ale może komuś się podoba. I co? I tyle w sumie. Więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał. Siemanara, cześć, elo!